To jest konferencja naukowa. Ona rzeczywiście jest organizowana przez kilka podmiotów. Poza naszym wydziałem przez Ośrodek Edukacji Europejskiej, także Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Inicjatywa Helwecka. Ten ostatni podmiot to jest jedna z grup badawczych funkcjonujących na naszym wydziale, a korzystamy z gościny jak zwykle Kolegium Polonikum, w związku z tym również Kolegium Polonikum staje się po części udziałowcem tej konferencji. Konferencja jest organizowana po raz piąty, to jest cykliczna impreza o charakterze naukowym. Organizatorem od początku jest Zakład Systemów Politycznych naszego wydziału i myśl przewodnia konferencji zawsze pozostaje ta sama. To znaczy, konferencja dotyczy przemian o charakterze politycznym, a szczególnie ustrojowym, czyli zmiany systemów politycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Początkowo konferencja tak naprawdę ograniczała się rzeczywiście do tego regionu, natomiast od pewnego czasu w naszych badaniach uczestniczą także uczeni, którzy zajmują się podobną problematyką, ale z innej perspektywy niż politologiczna, więc mamy zaprzyjaźnionych profesorów i adiunktów z Uniwersytetu Zielonogórskiego, tradycyjnie mamy gości z Rzeszowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, także to spektrum badaczy, którzy biorą udział w naszych konferencjach, jest coraz większe w sensie zasięgu ogólnokrajowego konferencji. W tym roku konferencja, jak powiedziałem, jest piątą z cyklu, ale rok jest wyjątkowy, ponieważ zorganizowaliśmy w tym roku dwie konferencje. Jedną w maju i teraz tą w listopadzie. I poszerzyliśmy ten krąg uczestników konferencji również o gości zagranicznych. Mamy kilku badaczy z Republiki Federalnej Niemiec. W dzisiejszym spotkaniu nie, ale wcześniej uczestniczyli nasi koledzy z Ukrainy i z Rosji, także z Czech i Słowacji. Także konferencja jest od pewnego czasu konferencją międzynarodową. Konferencja spełnia zawsze dwie takie zasadnicze funkcje. Po pierwsze jest to podzielenie się osiągnięciami swoich własnych badań. Każdy z nas prowadzi badania naukowe, jest to jeden z naszych obowiązków zawodowych, ale jak się łatwo domyśleć, to nie chodzi o to, żebym coś zbadał i zachował tę wiedzę dla siebie. Trzeba się ją podzielić, ponieważ konferencja ma wyraźnie tematyczny charakter, czyli zajmujemy się konkretną sferą życia publicznego, jak wspomniałem wcześniej, z różnych perspektyw, to też zderzenie różnych stanowisk bywa niezwykle interesujące. I to, co w konferencji jest, bym powiedział, tradycyjnym modelem postępowania, to jest prezentacja referatów, czyli opublikowanie, podanie do publicznej wiadomości w wyniku swoich własnych dociekań naukowych. Druga część każdej konferencji to jest debata, dyskusja i to jest w moim przekonaniu główny powód, dla których dzisiaj jeszcze organizujemy konferencje naukowe, czyli naukowcy się spotykają między sobą. Przecież można się wymienić informacjami, wynikami badań w postaci publikacji. One rozchodzą się błyskawicznie, tak dzięki możliwościom, które daje współczesna technika. Natomiast ta druga sfera naszej aktywności konferencyjnej to są osobiste relacje pomiędzy ludźmi i one mają niezwykle ważny wymiar. Każdy z nas dzieli się swoimi wynikami swoich badań, dyskutujemy, kwestionujemy, popieramy, próbujemy falsyfikować. Tak? To jest debata, jest dyskusja. Jest to zawsze zaczątek jakichś nowych badań. I druga sfera to są te kontakty osobiste, które już nie mają wyłącznie charakteru naukowego, ale są kontakty międzyludzkie. To pozwala nam w pamięci szybko odszukać w odpowiednim momencie kogoś, kto się zajmuje podobną tematyką jak my, albo nieco inną i akurat jest taki badacz potrzebny do przygotowania projektu, do stworzenia jakiejś publikacji na przykład. Także ta interpersonalna część konferencji, w moim przekonaniu, tak między nami mówiąc, jest ważniejsza niż sama prezentacja wyników badań naukowych.